Pewnie dużo osób weszło na ten film, bo myślą, że ktoś umrze. No niestety, umiera ten serial i zarazem nasz kanał. Jak mam być szczery, to już jakiś czas temu zauważyłem stan agonalny w 19+. Mógłbym się cofać do śmierci Irka, do wyjazdu Ali, rozbijać to na części pierwsze, ale nie mam zamiaru się powtarzać. Wiele razy o tym gadałem, ale nie zmienia to faktu, że od tego momentu wszystko zaczęło się psuć. Wątki nie są porywające od bardzo dawna, teoretycznie i praktycznie. Śmierć Irka napędziła 19+ na nowo, lecz produkcja w ogóle tego faktu nie wykorzystała i trochę mnie to dziwi, bo serio można było coś ciekawego z tym zrobić, aby zatrzymać tych widzów, którzy powrócili. Niestety nic nie zrobili, wręcz odwrotnie, jest jeszcze większa stypa niż była. Obecnie wątki są po prostu naciągane jak plandeka na żuku. Dawaj, o 500 odcinków będzie, dzieci zapłacą za playerka, Myślę, że produkcja zdaje sobie sprawę, iż ten serial znalazł się w stanie agonalnym lub powoli umiera i teraz chcą na chama przedłużyć jego żywotność, ponieważ zdają sobie sprawę, że wcześniej czy później pierdyknie to jak domek z kart, a drugiego takiego serialu już nie mają i na dzieciach nie będą robić hajsu. No chyba, że uważają to za bardzo ciekawe wątki. I generalnie bardzo dobra robota, panowie. Też tak może być. Zresztą podobnie było z serialem Szkoła. Niby się oglądało, lecz najchętniej przełączyłbyś już na inny kanał. Jeśli miałbym stawiać u Bookmachera, kiedy zakończą ten serial, to stawiam na grudzień 2023 roku. Chociaż jak nadal nic tam nie będzie się działo, to szybciej to padnie. Chciałbym być z wami szczery odnośnie wczorajszej ankiety i powiem, co mi leży na wątrobie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale od pewnego czasu odechciało mi się nagrywać o tym serialu. Najchętniej pierdolnąłbym tym wszystkim i zacząłbym coś od nowa. Ja od pewnego momentu czuję się, jakbym się cofał, a nie rozwijał. Zdaję sobie sprawę, że nie staję na wysokości zadania, gdyż oczekujecie ode mnie ciekawych filmów, a dostarczam wam gówno w papierku po cukierku. To najbardziej mnie dołuje. Kiedyś byłem szczęśliwy, iż nagram filmik o czymś ciekawym. Teraz? Nie zacytuję, bo już wykorzystałem limit przekleństw na ten film. Do tego YouTube odwala maniany. Od 2 miesięcy nie mogę wgrać miniatury. Jedynie na telefonie na tej aplikacji YouTube Studio. Na kompie to zapomnij, ale według supportu jest wszystko okej. Byle, że oni nie mają roboty, więc sorry, ale odechciewa mi się robienia cokolwiek, skoro i tak tego nikt nie zobaczy, dzięki pojebanym wątkom i algorytmowi. Ja nie mam zamiaru się poddać, gdyż jebłem już na to samo dno, ale się podniosę, choćbym miał przestać robić spoilery, a zacząć komentować te odcinki lub wątki. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz 19+, a przypnę ci serduszko i daj znać w komentarzu, czy nadal oglądasz ten serial z taką uwagą jak na początku?